Panie trenerze, po długim okresie oczekiwania rozpoczęliśmy te treningi. Proszę powiedzieć, jaka jest forma zawodników i kondycja na dzień dzisiejszy? No, na początku było ciężko, wiadomo, my już de facto 14 dni trenujemy, przedtem byli sprawdziani dwa tygodnie wcześniej. Na początku ciężko, ale teraz vlastně rozpočínáme třetí týden, vydat duže postępy zawodniků, jak to dotyčí kondicie, motoriky, síly a tak dále, tak dále. Mají chęć, chcou trénovat, takže já jsem pod tím vzhledem zadovolený z jejich podejšťa i v podstatě i warunky, jaké máme do trénování, tak jestem zadovolený. No właśnie, cały czas te treningi odbywają się z tym zaostrzonym reżimem sanitarnym. No tak, ale wiadomo, że zawodnicy, trenerzy, wszyscy są do tego przyzwyczajeni. A myślę, że na pewno jeszcze długo będą jakieś ograniczenia, ale to nie ma wpływ na psychikę. Ważne jest to, że są w grupie, że mogą konkurować, że mogą po prostu pogadać między sobą, że no po prostu cieszą się na te treningi o dwa miesiące w domu, ciężki okres, dlatego widać i psychicznie, że są to inni zawodnicy. Proszę powiedzieć, na jakich elementach oprócz kondycji będziecie się skupiać podczas tych treningów na sucho? Tak wiadomo, kromě kondycji to jest fundament, będzie to skierowane wzmocnienie głębokich mięśni, koordynacji ruchu, szybkości. A oczywiście mamy tu możliwość, że mamy sztuczny lód, dużo pracujemy nad zakończeniem, nad strzelbą, a następnymi technicznymi umiejętnościami z kijem. Proszę powiedzieć, jak będą dalszy plan tych treningów? Czy ma Pan już jakieś zaplanowane mecze sparingowe? Tak, zobaczymy, wiadomo, wszystko się rozstrzyga o to, kiedy będzie lód. Sparingi, wiadomo, chcemy zagrać sparingi. Myślę, że w tym roku, przedtemśmy więcej szukali za granicą, ale wiadomo, jaka jest sytuacja, że będziemy próbować się dogadać z polskimi zespołami, 6-8 sparingu max odegrać. Jeszcze zobaczymy, kiedy w ogóle, jaki będzie terminarz ligi, kiedy rusza liga. No ale to są szczegóły na później. No właśnie, wspomniał Pan tu o lidze. Wiemy, że wniosek licencyjny złożyło aż 12 zespołów. Jeśli się to uda, uważa Pan, że rozgrywki mogą być mimo wszystko ciekawe w tym roku? No oczywiście, że to było ciekawe, ale wiadomo, że się to wszystko rozbija o pieniądze. I o zawodników, wiadomo, że wszędzie brakuje zawodników, ale możliwe, że te zespoły wiedzą, co robią, że mają to wsparcie finansowe. A cieszmy się z tego, jeżeli by to były jakościowe zespoły, cieszmy się z tego, że liga by była taka szeroka. Ale ja uważam, że ciężko będzie, ale jestem ciekawy, jak będzie. Muszę jeszcze na koniec zapytać, czy wie Pan już, jak będzie wyglądał model drużyny? Model drużyny. No na pewno chcemy zbudować zespół po prostu rozwojowy. Chcemy zbudować zespół, który po prostu będzie się to pomalu układać. A że wybudujemy jakiś fundament w tym roku, który zostanie później na następny, a tak uzupełniać. Także nie od razu po prostu nie wiadomo co, bo ono to raz wyjdzie. Dwa lata temu to wyszło, w tym roku to nie wyszło. Takže nezavše se ten model spravdza, že bude, změníme celý zespůl, ale poprostu my jsme v situaci, kdy poukladáme ten zespůl. Možlivé, že to je dobrá situace dla mladých, všichni, ne tylko v Krakově, ale v celé polské lidze, že ti mladí poprostu, co mají ty umětnosti na ligě, že budou hrát více. Že budou hrát více a že ten koronavirus může pomoc rozwoju hokeju, to znaczy młodych zawodników, tak to nazwijmy, po prostu wkomponowali do ligi, aby poprawiali umiejętności, a byli coraz lepiej grali.